Urodziłem się z zespołem zakotwiczonego rdzenia. Jest to bardzo rzadka choroba, która nie dawała o sobie znać do 15 roku życia. Choroba w ciągu jednego roku odebrała mi władzę w nogach i nie byłem w stanie już nawet o własnych siłach odebrać świadectwa ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej. Na początku stwierdzono u mnie podejrzenie stwardnienia rozsianego, nie przeprowadzając żadnych szczegółowych badań, łącznie z rezonansem magnetycznym. Po 18 latach walki i szukania przyczyny mojej niepełnosprawności postawiono w Olsztynie prawidłową diagnozę, jaką jest zakotwiczenie rdzenia kręgowego. Niestety w naszym kraju nikt nie chce podjąć się operacji, która postawiłaby mnie na nogi i uwolniła od kul, z którymi spędziłem większość mojego życia. Jedyną szansą dla mnie jest operacja w Barcelonie, w klinice Czari, w której zakwalifikowano mnie do zabiegu właśnie odkotwiczenia rdzenia. Niestety stanął przede mną mur nie do pokonania. Jest to koszt dwóch operacji. Pierwsza to jest 16 800 euro, koszt drugiej operacji to jest 40 000 euro. Jest to suma, której nie jestem niestety sam w stanie zebrać, dlatego zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wpłacenie choćby jednej złotówki, która przybliży mnie o krok do spełnienia moich marzeń. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Się Pomaga lub wysyłając SMS. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za okazaną pomoc. Thank you.